Animkowicze! Kinia i ja przygotowywaliśmy nowy program, ale zmogła nas groźna tasmańska grypa. Teraz kichamy jak diabli! A więc dzisiaj będziemy się kurować przed telewizorem. Przyłączcie się do nas! Właśnie założyli nam kablówkę. 685 kanału pchały, kiczu i papki dla mózgu. Spokojna marchewka! Nie będziemy kichać w waszą stronę. Wybaczcie! Cześć, Jogi! Dziś taki ładny dzień, że chciałabym cię zaprosić na spacer. Przykro mi, Cindy, nie mogę. Dziś poznałem Monę Jogi i wiesz, o co mi chodzi. Nie, o co ci chodzi? Chodzi o to, że z wrażenia uginają się pode mną kolana i to od samego rana. Świetnie, pójdę sobie z bubu. Cofnij się, ja... Proszę, jest czas na słowa i czas na czyny. Są niedaleko, czuję ich zapach. Strasznie rwiesz się do walki. Moja rodzina Tanagar to świat wojny. Jeśli nie uderzysz pierwszy, zginiesz. Wielkie dzięki. Nic ci nie jest? Niewiele brakowało. O, dzięki tobie, pierzasty maluchu, jestem bezpieczna. Nie do końca. Obejrzyj się. To wredny szpon! Tego raczej nie uda mi się rozdeptać! Zobaczymy! Pacan, packa, pacnąć, pajac! Znalazłam pająk! Każdy z wielu rodzajów pająków ma 8 odnóży, korpus podzielony na 2 części, z których tylna zajmuje się produkcją nici służących pająkom do łapania much i innych insektów. Zaraz... Ej, to moja nowa moda! Chcecie mnie dalej naśladować? Chodźcie, dzieci! Koniec przerwy! Tak mi przykro, panie kłopotliwy, że był pan świadkiem tego wybryku. A z tobą, Wayne Krampie, policzę się po lekcjach. To Manzymon! Zapraszam do Królestwa Zabawek! Manzymon wygląda jak pluszowy miś, ale nie jest do przytulania. Palmon, czy to też jest Digimon? Tak, on jest przywódcą całego Królestwa Zabawek. Opiekuje się tam wszystkimi zabawkami porzuconymi przez Digimony. Zabawki go uwielbiają. Nie wygląda groźnie. Zawsze był dobry. Ale tak się składa, że natychmiast muszę iść do domu. Czy coś się stało? Chyba już łapię. Znowu panią wystawił? Ja cię kręcę, to musi boleć. Znowu panią wystawił? Shin Chen, o czym ty mówisz? Panie chłopak, co, wymienił panią na nowszy model? Jaki chłopak? Ja nie mam chłopaka! Nie mam żadnego chłopaka! Shirka, Eurykleja poda ci współrzędne naszej trajektorii. Słucham. Trajektoria 10-25. Silniki fotonowe, pełna moc. Kierunek, ziemia. Trajektoria 10-25. Otworzyć przysłony. To co my zrobimy, Nigel? Obiecałam przecież fundacji sensacyjne zbliżenia słoni. Więc musisz się zbliżyć do słoni, prawda? Taki miałam plan. I słusznie, skarbie. Chodźmy polować na słonie. O, rezerwat przyrody Gorongo? Nie wiedziałam, że jesteśmy tak daleko na północy. Spójrz na te słonie. Cudowne. Tak, Darkenie, twoja wierna służebnica słucha. Król Tuanu, Hadrian III, oczekuje narodzin potomka. Jestem pewna, że to będzie syn, mój panie. A jeśli król Hadrian będzie miał córkę, to ona przywróci ludziom szczęście i miłość, a wiesz, że to będzie oznaczało nasz koniec. Znam sposób, żeby do tego nie dopuścić. Nie ufam do końca przepowiedniom. Wolę sama to sprawdzić. Jeśli urodzi się dziewczynka, przysięgam, że umrze. Mama, byś znalazła
Zabiłeś mnie? Drzwi były zamknięte, a ja krzyczałam i krzyczałam, ale nikt nie przyszedł. Ależ mój synku, miałam suszarkę włączoną na cały regulator, a kuchenne drzwi nie są zamknięte, tylko się czasami zacinają. Trzeba mocniej pociągnąć. A kto to zrobił? Kto mógł tak zniszczyć siatkę? Liczne zniszczenia prywatnej i miejskiej własności, stawianie oporu przy aresztowaniu. Masz poważne kłopoty, młoda damo. Ale tamte zbiry groziły rzemieślnikowi, a ja tylko... Milczeć! Powinnaś wezwać policję i nie wtrącać się. Ale nie mogłam stać i nic nie robić. Moim obowiązkiem jest pomóc ludziom, bo... Ja jestem awatarem. O, doskonale wiem, kim jesteś. A ten twój tytuł awatara może komuś imponuje, ale nie mnie. Moje kochane kucyki, ja, burmistrzyni Ponyville, mam zaszczyt ogłosić otwarcie obchodów letniego święta słońca. Za kilka minut będziemy mogli podziwiać wspaniały wschód słońca i zaczniemy się cieszyć najdłuższym dniem w roku. Trop jest świeży, ale rozwidla się. Illidanowi wyraźnie ktoś pomaga. Co rozkażesz, pani? Niech obserwatorki rozdzielą się na dwie grupy i przeczeszą lasy. Punkt zborny na północ stąd, na wybrzeżu. Pamiętajcie, siostry, jeśli znajdziecie Illidana, to nie próbujcie go łapać, tylko poczekajcie na resztę. Jest zbyt groźny. Ale on naprawdę może zabić. Pewnie, że może. Co roku ta sama śpiewka. Nikomu się nic nie... Jestem damą, a nie sankami. Proszę przechodzić dalej. Jest jeszcze wiele atrakcji. Nie popędzaj mnie. Za stara jestem, żeby podskakiwać w kółko jak jakiś kangur. Pomoże mi pani zbudować mydelniczkową wyścigówkę? Jasne, dziewczyny. Chodźcie do garażu, pokażemy chłopakom, na co nas stać. A to jest zwyczajna wyścigówka. Na naszej planecie mamy takie przysłowie. Liczy się tylko to, co jest wewnątrz pudełka. Zmierzmy się. Załoga gotowa! Uważam tylko... Nie obchodzą mnie śmieszne pomysły jakiegoś zwykłego perydotu. Ale... Nie okazałaś należnego szacunku i tracisz mój czas swoją obecnością i pomysłami. Ale... Zamilknij w końcu! Zawaliłaś powierzoną ci misję na jej wszystkich etapach. Twoja jedyna szansa na odkupienie swojej winy to posłuchać mojego prostego rozkazu. Masz zostawić zlepek, aby rósł. Ma zniszczyć ziemię, żebym mogła z przyjemnością skreślić w końcu ten nędzny kamyk z naszych map kosmosu. Czy to jasne? Bardzo mi przyjemnie. Zachowaj czujność. No to do roboty. Będę twoją śmiercią! Dobre zagranie. Dobra gra. Poddaję się. Wracam do łóżka. Nie wyspałam się. Powinnaś wcześniej kłaść się spać. Wczoraj siedziałaś do późna. Czytałam. Księga czarodziejek. Och, Bloom, nie znudziły ci się jeszcze te bzdury? To nie są bzdury, mamo. Skoro nie idziesz do szkoły, to możesz mi pomóc w sklepie. O nie! Skoro o tym mowa, czy wiecie, co się przydarzyło mojej teściowej wczoraj? Czy masz na myśli tę z Memphis? Poszła do sklepu, a tam kto, jak myślicie? Elvis Presley. Elvis Presley? No nie. O, wyobraźcie sobie, ładował do wózka masło orzechowe i banany. Nagi, walczyłyś dla tego demona Illidana. A teraz walczymy tylko dla siebie, o książę. Nazywam się Lady Vash i przybywam ze swymi pobratnicami, aby zaoferować ci pomoc. Do czego mi twoja pomoc, wiedźmo? Zdawało mi się, że szukasz statków, którymi mógłbyś dotrzeć do pewnych obserwatoriów.
Przepraszam za spóźnienie. Walczyłem z tym przeklętym krawatem przez 15 minut. Daj, poprawię. Masz błoto na butach. Czy mogę prosić do tańca Izabelę? No, proszę mi wybaczyć, kapitanie. Obiecałam ten taniec Diego. Użyj całej swojej mocy i pamiętaj, że Galactus nigdy nie wybacza niesubordynacji. Och nie, koniec wakacji. Teraz muszę znaleźć dużą, soczystą planetę, która będzie smakowała mojemu szefowi. Mam ją! To do roboty. Nie ma nic za darmo. Jesteś wiedźmą z bagien? Ponoć na krzywuchowych moczarach. Ja wiedźmą? Nie, nie mam miotły ani sowy i ani jednej brudawki na nosie. Mam piękny nos. Przyjrzyj się, widzisz? Babunia ma ładny nachalek. Moje ty kochanie. Dzieci są takie słodkie. Zgarniarka została zniszczona. Ale nie martw się, budujemy ich więcej. Jak widzisz, nie ma znaczenia, czy zdradzisz mi położenie waszego akceledromu. Wyłapiemy twoich przyjaciół tak czy inaczej. Ciekawe, czy cię jeszcze rozpoznają. Ta stopiona skała, zwana magmą, wydobywa się z wulkanów w czasie erupcji. Posłuchaj, ziemia zbudowana jest z kilku warstw, jak brzoskwinia. O, proszę, mam tu jedną. Świetnie, przegryź ją. Zewnętrzna strefa, skorupa, jest tak cienka w porównaniu z resztą ziemi, jak skórka brzoskwini w stosunku do całego owocu. Papa, Tinky Winky. Papa. Papa, Dipsy. Papa! Papa Lala. Papa!